dzisiejszym fleszu. Sołtysi uhonorowani przez starostę tucholskiego. Upamiętnienie żołnierzy wyklętych Pomorza i Kujaw. Lekcja samorządności dla uczniów z Cekcyna. Kabaret Senatorium sprawdza prawdomówność starosty. 15. edycja Dnia Przedsiębiorczości. Coroczna odprawa służb. Na zaproszenie starosty tucholskiego sołtysi z terenu całego powiatu przybyli do Tucholi, by wspólnie świętować Dzień Sołtysa i wymienić się doświadczeniami. Zarząd powiatu podziękował przybyłym za poświęcenie, z jakim pełnią swoją niełatwą misję. Zamiast przemówień i prezentacji był czas na pytania i dyskusję. Debatowano o stanie dróg powiatowych i planowanych remontach, a także o planach likwidacji niektórych przejazdów kolejowych w związku z przebudową linii Wierzchucin-Kościerzyna. Starosta zachęcał do zaznaczania niebezpiecznych miejsc na krajowej mapie zagrożeń. Dyskusja możliwa będzie też w sołectwach, podczas zebrań wiejskich, w których uczestniczyć będzie starosta lub przedstawiciel zarządu powiatu. Poseł na Sejm RP Łukasz Schreiber złożył sołtysom życzenia i zapowiedział nowy program rządowy wspierający remonty dróg gminnych i powiatowych. Nie zabrakło wesołych akcentów. Kabaret Sanatorium z Uniwersytetu III wieku przedstawił scenki z programu Kalejdoskop. Wyzwaniem okazały się prowadzone przez starostę Michała Mroza quizy sprawdzające znajomość gwary borowiackiej i tytułów piosenek. Sołtys Okonin Nadjeziornych Jerzy Szynderłata zaprezentował swój wiersz. Oprawę muzyczną zapewniły uczennice powiatowych szkół Magdalena Danielewska, Patrycja Kotlęga oraz Natalia Smigiel. Wszystkim sołtysom jeszcze raz składamy najszczersze życzenia. Szóstego marca przedstawiciele Zarządu Powiatu Tucholskiego uczestniczyli w otwarciu autorskiej wystawy dr Alicji Paczowskiej-Hałkę pod tytułem Dla Ciebie Polsko i Twojej Chwały – Żołnierze Wyklęci Pomorza i Kujaw, poprzedzonym prelekcją autorki i prezentacją książki Adama Węsierskiego. Wystawa składa się z 32 paneli prezentujących charakterystykę najważniejszych organizacji i oddziałów zbrojnych polskiego podziemia, które działało również na terenie naszego powiatu. Prezentuje ona dokumenty pochodzące z tego okresu oraz zdjęcia portretowe członków oddziałów zbrojnych. Jej otwarcie uświetnił Adam Węsierski, prezentując swoją książkę pod tytułem Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tucholi 1945-1954, stanowiącą pierwszą część trylogii dotyczącej lokalnej historii. Dziękujemy autorom wystawy i prezentacji za przybliżenie mrocznej, często nieznanej części historii naszego regionu. 12 marca do starostwa powiatowego przybyli uczniowie 3 klasy gimnazjum w Cekcynie pod opieką wychowawczyni Doroty Ziółkowskiej. Starosta Michał Mróz wraz z członkiem zarządu Jerzym Kowalikiem opowiedzieli o zadaniach oraz funkcjonowaniu samorządu powiatowego. Goście mogli uczestniczyć w symulowanej sesji Rady Powiatu, po czym udali się do gabinetu starosty, gdzie wykonali pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie. Ósmego marca to Święto Kobiet, więc to właśnie paniom dedykowana była kolejna premiera kabaretu Sanatorium. Salwy śmiechu i oklaski publiczności świadczyły o wielkim sukcesie przedstawienia. Poziom zadowolenia widzów sprawdzany był przy użyciu oklaskomierza, a nowym urządzeniem zastosowanym eksperymentalnie był bujdomierz, czyli urządzenie sprawdzające prawdomówność. Pierwszą osobą, na której wypróbowano jego działanie podczas procesu kalibracji, był starosta tucholski Michał Mróz. Specjalnie dla pań przygotowany był pokaz mody, przedstawiający w satyryczny sposób modę dla osób 50+. Nie zabrakło także piosenek. Swoje niezadowolenie na bieżąco okazywali członkowie Tucholskiego Instytutu Osób Zgryźliwych, zasiadających w loży szyderców. Całość widowiska stała na wysokim poziomie, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności oraz gościa, który przybył aż ze słonecznej Italii. W naszej szkole będzie organizowana 15. edycja Dnia Przedsiębiorczości, w której uczniowie na jeden dzień przyjdą do pracodawcy, nabywając przy tym praktyczne umiejętności, które będą w przyszłości przydatne w wykonywanym zawodzie. Nasi koledzy i koleżanki wraz z nauczycielką wybrali się na spotkanie organizowane w Warszawie, podczas którego spotkali się m.in. z panią minister edukacji. Znaleźliśmy się w gronie 23 wyróżnionych szkół spośród 630, otrzymując specjalne wyróżnienie w postaci statuetki oraz dyplomu. Nasza fotorelacja znajduje się na naszym szkolnym Facebooku. Zapraszamy!
Ponadto 24 marca będzie organizowany Dzień Otwarte Szkoły, na który wszystkich serdecznie zapraszamy od godziny 9.30 do 13.00. Szóstego marca w Starostwie Powiatowym odbyła się narada podsumowująca działania służb, inspekcji i jednostek powiatowych działających w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych w 2017 roku. Gościem spotkania był Jerzy Gawenda, kierownik działu spraw obronnych i obrony cywilnej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Szczegółowy raport zdali szefowie Policji, Straży Pożarnej, Weterynarii i Sanepidu. Zaprezentowano plan działania starosty tucholskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na rok 2018 oraz wytyczne starosty tucholskiego jako szefa obrony cywilnej powiatu. Priorytetowe działania to rozwijanie bazy alternatywnych źródeł energii oraz infrastruktury głosowego systemu alarmowania mieszkańców o zagrożeniach.